ja przede wszystkim po śmierci Ani chciałam tak, pamiętam, chciałam się zatopić w czymś, chciałam coś robić, coś gdzieś działać, bo uważałam, że powinnam, to, że to jest taka moja powinność. No mama nauczyła nas wrażliwości, takiego spojrzenia na ludzi, że jak ktoś jest biedny, to trzeba tam zwrócić uwagę. To chyba mam od szkoły średniej, bo pamiętam, byłyśmy w Gdyni, jak to mama po pracy, pojechałyśmy na zakupy, weszłyśmy do takiego baru, gdzie kurczaki, szybko bułki, bo to wiadomo, że po pracy trzeba szybko zakupy zrobić. I chodziła pani, która zbierała resztki kurczaka z talerzy. I dla mnie to był widok, który pierwszy raz w życiu mnie uderzył. Jaki musi być głód, żeby to po prostu no, wziąć z talerza, no, które za chwilę wyrzucamy, bo to były te papierowe talerze. Więc ja oddałam ten talerzyk i tego, bo moja mama nawet nie wiedziała, dlaczego ja wstaję i odnoszę. A ona mi, dziecko, ja wiem, że ty masz dobre serce i będziesz całe życie pomagać. Jakieś takie... I to chyba mi zostało tak jakoś wpojone. Zawsze uważałam, że trzeba pomagać, bez ludzi się nie da żyć. Ja sama siebie oceniam, że ja jestem bardzo zdrowa tu. No niestety, jestem po operacjach, po dwóch covidach i to też nie jest ja na swój sposób, ale ja sobie po prostu nie wmawiam chorób, nie poddaję się. Ja jestem jak ten rak i jestem spod znaku raka. Raz do przodu, raz do tyłu, więc ja się nie poddaję. I nie poddam się, dopóki jeszcze mogę, to będę działała i wręcz jakbym powiedziała, z taką siłą no, takiego wojskowego, bo ja z rodu wojskowych i cały czas powtarzam, tak musi być i trzeba pomagać. I uważam, że to są piękne, piękne naprawdę gesty. Jakby mogła nam Pani opowiedzieć, jak włącza się Pani w tą działalność hospicjum, jak długo to trwa i dlaczego właściwie warto to robić? To znaczy, to trwa bardzo długo, jeśli chodzi o sprawy hospicjum, bo to najpierw były tak zwane domy dziecka, no później była rozbudowa hospicjum na Dyckmana, to była hospicjum dla dorosłych, była kiedyś tam szkoła numer 22. Bardzo taka szkoła w baraku. No potem teren, no niestety powstała szkoła na Oksywiu, tutaj na Górnym Oksywiu powstała szkoła już murowana i tam powstał po prostu taki projekt, żeby zrobić hospicjum. Powstało to hospicjum. No powiedziałabym, że nie jest duże, jest bardzo takie, jakby można powiedzieć, hospicjum urokliwe, ale nie było miejsca dla dzieci i też powstał drugi projekt pobudowania hospicjum dziecięcego, które nosi nazwę Bursztynowa Przystań. Dlaczego warto pomagać? No warto pomagać, bo jest taka potrzeba. Jest taka potrzeba, w domach nie wszyscy sobie radzą. Tutaj jednak jest opieka bardzo dobra, lekarzy, pielęgniarek, no ale chyba największa pomoc to jest wolontariuszy. Przede wszystkim jest to odciążenie też rodziny. Rodziny, która no, nie zawsze mogłaby sobie w domu poradzić z takim chorym. Są pacjenci, którzy przychodzą na przykład i umierają za dwa dni. Są tacy, którzy na przykład leżą miesiąc. Są tacy, których się przywozi i za parę godzin już osoba umiera. No właśnie, a to nie jest też tak na przykład, że ludzie często unikają oddania bliskiej osoby do hospicjum przez to, że wstydzą się opinii innych ludzi? Ja się spotkałam z takimi właśnie opiniami, że jak można oddać kogoś do hospicjum, jak można oddać kogoś do domu opieki. Uważam, że to jest bardzo błędne koło, bardzo zła opinia, która też tworzy i myślę, że przed to nawet czasem wysłuchiwałam takich komentarzy czy hejtów, które no niestety też bardzo przykro uderzają w taką placówkę. Każda jedna złotówka jest rozliczana. Darczyńców mamy niesamowitą ilość. Powstały różnego rodzaju fundacje, które też pomagają. Największa, mówię, taka, no nie wiem, czy nazwać to bieda, tylko po prostu pomoc, która jest bardzo potrzebna, to przede wszystkim finansowa. Mamy wodę, mamy po prostu prąd, wanny, które trzeba po prostu napełnić wodą, trzeba włączyć wibracje, czy trzeba
to pożera tego. Po drugie, prąd niestety musi być całą dobę, bo pielęgniarka na dyżurze musi zobaczyć, czy tutaj, czy tam. Więc te światła na okrągło się palą. No teraz w dobie tych podwyżek, więc nie wiem nawet jaki jest koszt tego. Natomiast jeżeli chodzi tu o sprawę typową, to potrzebne są po prostu środki finansowe, żeby pomóc i jeszcze raz pomóc. To jest bardzo potrzebne. Ludzie powinni się do siebie uśmiechać, dużo rozmawiać. Dzisiaj jesteśmy bardzo podzieleni. Bardzo. I dlatego mówię, też ta opinia o hospicjach, o domach opieki jest taka właśnie nieprzychylna, że jak można kogoś oddać. Uważam, że to jest naprawdę cudowna pomoc i powinniśmy być wdzięczni, że takie placówki są. To jak właśnie można wspomóc hospicjum? Co mam zrobić, jeśli chciałabym dzisiaj dołożyć swoją cegiełkę? Jeżeli by chciała Pani pomóc po prostu i wspomóc, to myślę tak, że przede wszystkim na stronie internetowej każdego hospicjum, każdego czy dziecięcego, czy tego Wawrzyńca, czy w Gdańsku Dudkiewicza, czy w Sopocie mamy też, myślę, że wejść na stronę, tam są zawsze wymienione potrzeby. Druga sprawa, no takiej pomocy. Mamy konto, na które wpłacamy. Na przykład niektórzy płacą co miesiąc, wrzucają sobie tam taką, zrobili stałą opłatę. Są tacy, co jednorazowo płacą. I to chyba jest też największa pomoc, jeśli chodzi o ten. Są też przygotowywane kursy dla wolontariuszy. Dużo jest młodzieży, która ma szkołę, więc oni dysponują najczęściej weekendem. Chyba, że są jakieś dni wolne, no ale wiadomo, że młodzież ma naukę. I każda, ja bym powiedziała, każda para rąk jest niezbędna. I na stronie też są różnego rodzaju akcje charytatywne, czy też właśnie te spotkania i też można wspomóc, bo wtedy przyjeżdża się na przykład na taki bal, czy przyjeżdża się na przykład na Dzień Dziecka, czy Boże Narodzenie, tylko trzeba wejść w stronę. Teraz będziemy mieli na pewno Dzień Dziecka, na pewno będą jakieś tam, w zależności od hospicjów, które mają, bo one mają swoje tam, więc trzeba by po prostu zapoznać się na stronie internetowej i na tej podstawie po prostu zgłosić się, zadzwonić. Mówię, tutaj u nas jest ksiądz Grzegorz Miloch, w Gdańsku jest pani Anna Janowicz, tutaj też jest hospicjum, znowu też przełożona Ula taka, no więc mówię z każdej strony. Jeżeli coś, to możecie do mnie dzwonić, czy można do mnie, tego to wtedy możemy robić tego typu spotkania. One są o tyle fajne, że najpierw się spotykamy wszyscy w grupie, można porozmawiać, można to, czego oczekuje, co Państwo byście chcieli. Ile trzeba mieć lat, żeby zgłosić się jako wolontariusz? To znaczy, no myślę, że najbardziej to od 18 roku, bo są te 17-latki, 16-latki, ale ja myślę, że to jest takie... przychodzą pomagać, ale to bardziej bym powiedziała, że może bardziej tak przy prasowaniu, tam jakieś mycie czy coś, bo tu trzeba też mieć odwagę zetknąć się z chorym. Trzeba mieć odwagę, bo twarz chorego, jeden ma naprawdę piękną twarz, ale inni mają niesamowite twarze, bo no, to rysuje nam właśnie ten wyrok śmierci, jakbyśmy powiedzieli, rysuje te rysy na twarzy i taka młodzież, jak wchodzi do sali, to z takim, ja myślę, z takim niepewnym tym, co tam zastanę, co będzie na tym łóżku. Ale ja doświadczyłam tego, że mówię, będąc kilkakrotnie i w Gdańsku, i tu na Oksywy doświadczyłam spotkanie z młodzieżą, która była taka otwarta, taka bym powiedziała, taka bojowa. Tu wszystko na tych wózkach, tu kosmetyki, tam pieluszki, tam pampersy, to wszystko było takie, to bym powiedziała, jak w laboratorium. Przychodzą też panowie, postury takiej tej właśnie kulturystyki, którzy też pomagają, bo mówię, no młodzież też nie zawsze da radę, bo to jednak podnieść to ciało, jest to waga, jest to wysiłek, a po drugie mówię, ciało bezwładne ma swoją wagę, więc też chwali im się to bardzo, którzy naprawdę, oprócz tego wiem, że gdzieś pogotowiu jeżdżą, gdzieś jeszcze mają jakieś zawody swoje tam sportowe, ale zawsze też spotykam ich na miejscu. A doświadczyła Pani takiej bliskości z kimś w hospicjum, komu udało się wygrać walkę z ciężką chorobą? To znaczy nie. Nie spotkałam się z taką osobą. Były osoby, które leżały tam no, nawet do 3 miesięcy, ale to już było takie po prostu
takie na podtrzymywaniu, na tym naprawdę zadbane, bo przepiękne te nasze hospicja, kolorowe ściany, każdy pokój ma swoją nazwę, piękne obrazki malowane, więc to jest chyba najważniejsze, że chory, który może ma gdzieś świadomość, bo trzeba sobie powiedzieć, że każdy z nowotworem jest bardzo świadomy. Jest bardzo świadomy. Tylko przychodząc tam, ja zawsze mówię, nadzieja umiera ostatnia. I sobie myślę, no chyba tak. Widząc lekarza, który skacze koło niego, pielęgniarkę, wolontariusza, jest umyty, jest ogolony, czy umyta pani, uczesana. No niektóre osoby były no przepiękne, że jak ja wchodziłam na salę, ja nawet nie dowierzałam, że ta osoba ma nowotwór. Włoski podkręcone, paluszki pomalowane. Cały czas myślę intensywnie o po prostu fundacji imieniem Ani, żeby wspomagać te hospicje, bo mówię, hospicjum na Ksywie jest mi tyle bliskie, że no tu się wychowałam, wprawdzie jestem krakowianką, tu się wychowałam, bo tata dostał tu przydział w wojsku i musieliśmy zostać w Gdyni, więc dla mnie jest bardzo bliskie o Ksywie. Dudkiewicza jest dla mnie drugim takim hospicjum, które sobie bardzo cenię i bardzo wysoko. To jest to, że Ania była pod ich opieką. Przyjeżdżała pani Ela Skowrońska, przesympatyczna pielęgniarka, z którą myśmy tak właśnie walczyły o Anię, ale mówię, do końca Ania była świadoma, więc i poczucie humoru Ania miała, i książki poczytała, i filmy oglądała. No, czasem nas tam też przykróciła, no, ale to też jest ważne, nie? Można tu, ale ja myślę, że najwięcej to poprzez fundację, myślę, że jeszcze bym chciała podziałać, póki jeszcze mam siły, wprawdzie. No to jest takie moje marzenie i wciągnąć potem po prostu już wnuki, bo to powinno być z pokolenia na pokolenie, że ta fundacja, żeby działała. Wiem, jak ciężko jest pozyskać. Ja wiem, jak ciężko jest pozyskać. Mamy fundację Anny Dymnej, mamy fundację tam tych niepełnosprawnych, mamy tam rodzinne jakieś, pomoc na dłoń. Różne są te fundacje, więc tych fundacji jest tysiące, o ten 1% jak walczą, no teraz mamy 1,5%. Po prostu czuje pani taką wewnętrzną misję. Tak, dosłownie tak. No w tej chwili też koresponduję z takimi elżbietankami. One są w tej chwili na placówce za granicą z tymi dziećmi somalijskimi. Przesympatyczne elżbietanki. Tu w Gdyni w Orłowie naprzeciwko klifu też była taka kapliczka, też taka siostra, z którą do dzisiaj piszemy. No i tam popatrzyłam na te piękne dzieci. Przecież one mają tak piękne te oczy, one są tak przepiękne, że to tylko wziąć i ściskać i tak. I też mówię, Boże, jak wam zazdroszczę, jakbym chciała do was przyjechać. Ona mówi, nic, tylko wsiadłem w samolot i przylecieć. No ale są to odległości niesamowite i tego. No i drugą osobę, którą chciałabym bardzo poznać, czy zobaczyć, to chciała poznać tą siostrę Rak. Ona z Wilna jest, śladami chciałabym pójść, bo mój ojciec z Wilna, więc chciałabym ją zapoznać, chciałabym zobaczyć, jak tam działa hospicjum, na jakich to zasadach, jak to jest, tym bardziej, że ona dopiero też rozbudowała to hospicjum, bo przecież to ze 3-4 lata, jak to hospicjum działa, więc też bym chciała bardzo zobaczyć to hospicjum. Tak jak pani wspominała, te dyplomy napędzają panią do dalszej pracy. Czy jest jakiś taki wymarzony dla pani, wymarzona nagroda, jaką by mogła pani uzyskać za taką pomoc dla hospicjum? To znaczy nagrodą dla mnie to są przede wszystkim te wszystkie listy gratulacyjne, te dyplomy, które oprawiłam. Miałam tutaj w pokoju, wisiały na ścianach, ale ponieważ też dostałam obrazy, które wylicytowałam właśnie na tych różnych akcjach, więc zrobiłam trochę zmiany, ale wszystkie te właśnie dyplomy i listy plus zdjęcia Ani, które dostałam od menadżerki, chciałabym wykorzystać właśnie w tej swojej fundacji, żeby to było. Będą książki, będą filmy, chciałabym się spotykać z lekarzami, z takimi, którymi byśmy uczulali przede wszystkim właśnie na tą pomoc i na tą pracę wolontariuszy, no i taką charytatywną, żeby nas było jak najwięcej, na balach, na cmentarzach, na koncertach, więc
Potrzebujemy w tej chwili bardzo dużo pieniążków. No w tej chwili taką największą inwestycją, którą bardzo potrzebujemy, to jest powstanie tej, powiedziałabym, kliniki wytchnieniowej. Jest to bardzo potrzebne, bo rodzice są, czy rodzina, którzy na przykład latami, bo są tacy, którzy na przykład nowotwór ma wznowę i znowu chory. I żeby ta matka, czy ten ojciec, czy siostra, w zależności kto, żeby odpoczął przynajmniej tydzień, ale chory będzie w tej klinice lub będzie miał łóżko obok pacjenta, że będzie tam ta fachowa opieka. Bo wiemy, że w domach jest bardzo dużo chorych, więc też nie zmieścimy ich. Ale myśląc, że jeżeli byśmy zbudowali, ja teraz byłam właśnie na zawieszeniu wiechy, no w czerwcu już ma być oddane. Mówiłam, że bardzo bym chciała, żeby to było 25 czerwca, w dzień moich urodzin, że tam byśmy już naprawdę mieli kompletnie i tam bym chciała, żebyśmy pomogli, tak, no ale dodatkowo, jeśli będzie trzeba, może jeszcze gdzieś zdobędziemy kawałek ziemi, może nam miasto podaruje, może coś, może jeszcze tak. No i właśnie nawiązując do tej kliniki wytchnieniowej, czy każdy może się włączyć w pomoc? Każdy może się włączyć w klinikę wytchnieniową. Każdy jeden, mówię, jest tam podane konto. Ja dostałam właśnie, każdy z nas wbijał też gwóźdź, dostaliśmy ten gwóźdź z kontem i tam bardzo potrzebne. Tam są przede wszystkim, ponieważ największa ta praca, bym powiedziała, została zakończona, są mury. Dopiero teraz jest wykończona. I to wykończenie, to wiemy, jak też się dom buduje, czy mieszkanie, najgorsze jest wykończenie. I tu są potrzebne środki. Tu są potrzebne środki tylko i wyłącznie finansowe. Myślę, że to będzie piękna inicjatywa właśnie przede wszystkim dla tych rodziców. Dla tych, że może odetchnąć chwilę, chociaż tydzień. Bo jest tam pan, który zrozumiałam, 15 lat już walczy z rodziną tam, że taką właśnie sytuację mają. Są tacy co 7 lat, więc... Dla mnie to było półtora roku tylko, bo ja właściwie tak szczerze mówiąc z nowotworem się tak nie zapoznałam, bo u mnie wszyscy członkowie umierali szybko. Właściwie bym powiedziała na przekroju miesiąca, półtora miesiąca, a Ania półtora roku walczyła, przepięknie walczyła i to też mi tak dodaje takiej siły, że jednak można. No i dużo zależy też od psychiki chorego, dużo, dużo od członków rodziny, żeby nie było takiego, bym powiedziała, głaskania, takiego, ten chory musi żyć normalnie. No i u Państwa w rodzinie tego nie było, tego głaskania, prawda? Tak, tak, no u Ani to było krótko, tam żeśmy, mówię, tak rozmawiały, no nawet z doktorem rozmawialiśmy, on mówi, żeby, nie, bo to też potęguje, bo człowiek się wsłuchuje, o, jak tego, to tak, bo to, tak jak jest takie brzydkie powiedzenie, można kota zagłaskać i to nie jest. Ona musi się czuć pewnie i to się okazało prawdą. Ania prała, sprzątała, samochodem jeździła, chociaż czasem jak z nią jechała, proszę mi wierzyć, że też miałam duszę na ramieniu, bo nie wiedziałam, po prostu nie wiedziałam, czy za chwilę nie zasłabnie, czy coś. Nie, nie, naprawdę to dużo daje. A czy był jakiś taki okres w życiu Ani w trakcie choroby, kiedy zaczynała już powoli się poddawać? Nie, Ania się nie poddawała. Ania była waleczna, ona się nie poddawała. Starała się, ja myślę, że gdzieś tam za nadrzu miała tą swoją myśl. Czasem jak z nią leżałam u góry, bo kroplówkę podłączałyśmy u góry w sypialni, żeśmy leżały obok siebie, tak mówiła, mamo, a co z dziećmi? No to więc starałam się, tak mówiła, co ty gadasz, co to za głupota, albo coś tam tego. Ja mówię, dziecko, wiesz jaka jest kolejność, nie, że najpierw rodzice, potem mamo, tu nie będzie takiej kolejności. Ale ona to mówiła, ja bym powiedziała, z takim spokojem. Spokojem. Może jak wyszłam, ja nie wiem. Tylko na przykład ja wyjeżdżając samochodem, to proszę mi wierzyć, ja tak byłam w samochodzie, że to się nie da. Bo tam musiałam udawać, tak samo przed mężem, czy coś. Człowiek gra, to jest po prostu gra. No, na przykład pojechaliśmy na bulwar też tu wózkiem, to tu, to tam, a ona mówi, no nie, no ja teraz zobaczycie, jak ja pobiegam, nie? No stanęła przy wózku, no i co, no, dwa kroki, nie dało rady. Nie? Ale ona tak chciała nam udowodnić. Nie? I to też myślę, że to też jest duży procent dla niej. Duży taki, że jak człowiek ma dobrą... Dużo właśnie zależy od charakteru, od siły. Bo mój tata na przykład był bardzo, bym powiedziała, miękki, taki rozklejony, biedny, nie? Taki, gdzie na mężczyznę. Mąż mój nie, odwrotnie. Taki twardy był, że do końca. I taka sama Ania. Moja mama raczej bym powiedziała, mówiła, o dzieci, chyba mam raka, o dzieci. Ja mówię, mama, jakiego masz raka?
Ja jestem z Podlaku, Raka, już ci starczy. Tak jakoś próbowałaś śmiechać. No to się uśmiechnęła, ale inaczej już. Każda osobowość inaczej reaguje. Kiedy Ania była w hospicjum i pani ją odwiedzała, to opowiadała ona była, coś? Ona była jedną dobę, bo to było tak, jak ona przyleciała ze Stanów, to po prostu było trzeba założyć jej ten ZOP. No i na jedną dobę została, bo to musiał specjaliści założyć, po drugie ja musiałam być na drugi dzień, bo musiałam się nauczyć tych zaszczyków, tego wszystkiego, więc no Ela Skowrońska powiedziała, że zrobiłam kurs w takim tempie, jakiego jeszcze nikt nie zrobił. Miała piękny pokoik, też kolorowy, na poddaszu, bo tam jest stary hospicjum, stara kamienica, pięknie drewniane schody, ale też jeśli chodzi o nią, ja nie wiem, czy ona taka była świadoma tego, że ten, bo ona mówi, mamy no rano jak coś tam tego, bo myśmy z Agnieszką pojechały o 22, bo byłyśmy takie niespokojne, nie? No ale widząc właśnie tą zupę pomidorową, tą pizzę, no ale jak się odwróciła, to biedna, to dla nas to był szał, bo to już było to wodobrzusze, to już wyglądała w takim stanie, więc to był chyba najgorszy obrazek, jaki można zobaczyć. Ale była dzielna. Już jak rano ją zabierałam, to już była w siódmym niebie, że można zabrać do domu, nie? Więc tu się cieszyła, że już jest u siebie, nie? I tak w domu funkcjonowała. W domu funkcjonowała, robiła śniadania dzieciom. Bo mówię, to jest gdzieś zakodowane, bo są chorzy, którzy naprawdę leżą, którzy się nie podniosą. No, gdzie się też zmierzyłam z hejtami. No jak chory na tego, jak może tam coś robić albo wozić dzieci. Tak naprawdę największym wyzwaniem, kiedy choroba dotyka naszego bliskiego, to jest siła właśnie nasza, mamy, osoby bliskiej, żeby nie pokazać tej osobie, że naprawdę jest to coś takiego strasznego z jednej strony. Tak, tak. No myślę, że tu jest też i moja też rola Agnieszki. Nigdy żeśmy tak się nie wgłębiały w temat, starałyśmy się tam rozmawiać, jak ona coś tam właśnie gdzieś coś wyczytała czy coś, no to żeśmy starały się odwracać. Temat właśnie były dzieci, a tu wiesz, ten pójdzie do przedszkola, Jasiu poszedł do państwowego, Szymuś do komunii i tak żeśmy próbowały, bym powiedziała, żyliśmy dniem dzisiejszym. Chyba obie strony odrzucały jakiekolwiek pytania. Na przykład wiem, że chorzy nie lubią tego pytania, jak się czujesz? Że nie lubią tego pytania. I dlatego nie pytaliśmy się nie tego. Przychodziłam do domu czy coś, bo zmieniałam się z taką pielęgniarką też Beatą, cudowna osobowość. Więc na nocy ja byłam, ona co drugą noc, tak żeśmy zostawały. Więc to było, nie było pytań. My pooglądamy film, to włączałyśmy film. Wprawdzie pół filmu przespała, ja przespałam, no to. Ale mówię, to była taka normalność. Nie było niczego, co by miało powodować jakiś taki lęk wewnętrzny. Mówię, wychodząc z domu, no wiedziałam, bo ja już jednak przeszłam trochę tych nowotworów w rodzinie, więc dla mnie to był taki lęk, nie? Ale jak przechodziłam na drugi dzień na dyżur czy coś, bo przecież ja w pracy, potem do domu, tam do niej, widziałam tą minę taką zadowoloną, tu już kombinowała. Agnieszka, ona mówiła, mówi, wiesz, muszę z Agnieszką pojechać, bo muszę kupić te t-shirty, mówi, wiesz, i tego. No i ona przyjechała, przywiozły, były w Klifie, poprzywoziła i czapeczki. Są myślę, po co te czapeczki? No ale się okazuje, ona na drugi dzień po prostu poprosiła panią, że przyszła zgolić jej włoski, bo tego. Więc to też jest takie budujące, nie? Mówi, potem, wiesz, jakie będę potem miała piękne włosy? No, więc myśmy się uśmiechały i nie dawałyśmy też odczuć, chociaż każda z nas wychodziła ze swoim dramatem wewnętrznym. To mówię, ja to naprawdę, to bo zawsze mówiłam tam, czy babcia, czy ciocia, czy mama, czy tata. Wydawało mi się, chociaż no, nie powinno tak być, bo mój tata przecież w wieku 61 lat odszedł, mąż 53, mama 73. No ale własne dziecko to chyba nie ma nic gorszego, które wiem, że zostawia trójkę dzieci. No i właśnie, czy z tymi dziećmi próbowała pani rozmawiać? Próbowała przygotować na to, co będzie? To znaczy, nie próbowaliśmy za dużo. Wiedziały, że chora, że tu Ania tam z Oliwką kiedyś tam sobie porozmawiały, ale ja się po prostu bałam tego tematu z dziećmi. Mówiąc, w dzień tej śmierci, no po prostu Oliwka i Szymon, dzieci były u babci drugiej, mamy Jarka. My byliśmy z Jarkiem i z Agnieszką.
Potem przywiozła Agnieszka Oliwkę i Szymona. Więc dla mnie to był jeszcze większy ból, więc nie tego. Tylko Szymon się pytał, babciu, chodź ze mną i powiedz mi, dlaczego mama taka zimna. Ja mówię, dziecko, bo tak się kończy życie. Tak. Nie wiem, czy on do końca to rozumiał, czy jak. Trudno mi to powiedzieć, ale nie wracamy do tematu. Staram się nie rozmawiać. Wręcz teraz, jak się spotykamy, czy coś, to opowiadamy, ach, jaka mama, no ty to cała Anka, mówię. No. I tak staram się cały czas z nimi rozmawiać. Nawet, a jak jestem smutna, czy tam u nich jestem, to Jasiu mnie obserwuje teraz bardzo i mówi, babciu, a czemu taka smutna jesteś? Pewnie myślisz o mamie. Ja mówię, tak, no myślę o mamie. Nie? Tak, chciałabym zacząć, chciałabym kiedyś, ale myślę, że to jeszcze nie czas, mimo że to już jest 8 lat, zaczął się 9 rok. Ja myślę, że Jasiu musi też dorosnąć do tego momentu, żeby sobie sam chciał oglądnąć, czy to nie namawiamy go do tego, bo to uważam jeszcze nie. Radzą sobie dobrze, no muszę powiedzieć, że dobrze, no mają babcię, mają dziadka, jest Jarek, jest, no staramy się naprawdę z każdej strony te dzieci otoczyć taką, są wesołe, są tu, jak jesteśmy na cmentarzu, czy oni, to na pewno każdy na swój sposób przeżywa. Nie wiemy, na ile zapamiętały, bo ja na przykład mamę tracę w wieku już dorosłym, ojca w wieku dorosłym, a to były małe dzieci. No mimo wszystko, to się tak wydaje, prawda? Nie każdy sobie potrafi poradzić. Nie każdy, jeden na przykład płacze, drugi tam jest cały czas na jakichś prochach, inny jeszcze, ja też jestem cały czas u psychiatry, ale mnie po prostu dodaje ta praca siłę. Mnie dodaje ta praca. Ja już naprawdę nie powinnam pracować, ale ja, mi się wydaje, że bez ludzi bym chyba nie dała rady. Bo jak jestem w pracy, to za chwilę telefon, tam muszę pojechać, tam już jest coś. I właściwie ja przychodzę tak zmęczona, że tego. Są dni, gdzie na przykład jest weekend, jest wolne czy coś, Agnieszka gdzieś jest na wyjeździe, tamci są na wyjeździe. To tak mi czegoś brakuje, wtedy odczuwam. Potrafię siedzieć wieczorami tutaj, mam poprzysłaniane półmroki, wtedy siedzę sobie, patrzę na Anię, tak sobie gadamy, no nic mi nie odpowiada, na cmentarzu kawy mi nie stawia, więc w ulubionej filiżance, no niestety, no ale muszę, też staram się nie pokazywać łez dzieciom, żeby nie widziały, że tego, one muszą, no życie toczy się dalej. Mimo że minęło już 8 lat, pani nadal cierpi wewnątrz. Tak, bo ja myślę, że ja po prostu powtarzam, mówię już któryś raz, chyba nie wypłakałam tego, nie wykrzyczałam, bo ja jestem w ciągłym biegu. A drugie, no jesteśmy też, bym powiedziała, na świeczniku. No jesteśmy na świeczniku. Jak są jakieś artykuły, co też powinno być bardzo, że jeżeli na przykład jest wywiad, że to powinno być przez was autoryzowane, wy mówicie stop i tego nie powinien nikt powielać. A oni dodają takie zdanie, tak, i to któreś tam, każda, bym powiedziała, portal coś dokłada, no i potem są to niestety nieprzychylne niektóre hejty, więc to jest dramat, jakiego jest bardzo krzywdzące. Jakiego krzywdzące, bo przecież teraz chodzi tam o pomnik dla Ani, czy cokolwiek, nie ma. Pomnikiem to jest ta trójka dzieci. To jest ta trójka dzieci, którą zostawiła, którą musimy pielęgnować, którą naprawdę kochamy bezwarunkowo i nie ma. Ja nie wyobrażam sobie, że ktoś może coś na czymś. Jeżeli chodzi o książkę czy film, na pewno pomoc właśnie dla naszych hospicjów też jest między innymi też od Ani. To jest też duża pomoc Ani. Tam jest duża pomoc Ani. Na pewno by tak chciała i to kultywujemy. No właśnie, jak sobie państwo całą rodziną radzą z tym hejtem? Bo wiele osób pisze, że państwo chcą tak naprawdę na śmierci, przepraszam, to powiem, zarobić. Tak. A państwo też dzięki temu filmowi i właśnie książce chcą państwo pomóc, żeby ludzie patrzyli na to, tak, co się dzieje. Chcieliśmy pokazać Anię przede wszystkim jako matkę, czy ona była aktorką drugiego planu, czy piątego, czy dziesiątego. Ludzie się nie wczytują. Nie mogą jej oceniać, bo każdy aktor gra inaczej. Każdy aktor ma inną rolę. Ale tu pokazana jest rodzina, jej więź z rodziną. Dla niej się liczyło Jarek, dzieci, matka, siostra.
babcia, tamta mama, czy tak. To było dla niej święte. To było dla niej święte. Różnego rodzaju święta właśnie Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc, czy tak dalej. Będąc na obczyźnie, jak ja to mówię, wyjeżdżała, siedziała w Poznaniu, siedziała w Łodzi, siedziała w Turcji, jeździłam. Jeździłam ja, jeździła babcia druga. Naprawdę, wspomagałyśmy, jak tylko mogłyśmy. Ale ona bardzo tęskniła za Gdynią. Bardzo tęskniła. Czyli widać, że ta tęsknota jej była silniejsza, jak tego, bo jednak ona powiedziała, że już jeżeli, to już z Łodzi wraca do Gdyni i wróciła. Wróciła, tak jakby powiedzieć, już na swoje tereny. I to jest też ważne. To jest bardzo dla niej ważne przede wszystkim i dla dzieci, bo dzieci się czują świetnie. Czasem chciałam zabrać dzieci czy coś, ale babcia to przyjdź do nas. Ale ja też zrozumiałam. I nie mam co na siłę tu dzieci brać do domu, bo mają swoje łóżka, mają swoje zwyczaje. I to chyba też jest dla nich takie, i dlatego tam pielęgnuję, gdzie długo nie mogłam się tam jakoś odnaleźć, prawda? Nie mogłam się długo odnaleźć tam, dlatego że Ania w domu zmarła. Wszyscy moi w szpitalach umierali, a Ania właśnie w domu. Ale sobie myślę, nie, muszę być z nimi, muszę to przetrwać. Ale mówię, sama po sobie wiem, że może przyjdzie kiedyś taki dzień, może przyjdzie, że sobie wykrzyczę, czy wypłaczę, czy bo taki płacz do poduszki, to nie jest to. To nie jest to, ja potrzebuję to wyrzucić. Czasem bym chciała pokrzyczeć tak. Tego potrzeba. Ale media nie dają, no niestety nie dają. I mówię, i to powielanie tych hejtów. Tak samo na przykład Oliwka, no jest, uważam, że każde z dzieci ma marzenie. Każde z dzieci ma marzenie. Ona chciała grać, Ania, rób co chcesz. Twoja przyszłość. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Agnieszka chciała być w służbie zdrowia. Poszła. A tutaj Oliwka poszła akurat w ślady mamy. Ja myślę, że sobie poradzi, ale niech jej dadzą spokój, bo ona, bo właśnie każdy to porówna. Nie każdy jest taki silny, chociaż myślę, że Oliwia zaczyna nabierać takiej tej siły. Zaczyna nabierać siły. To jest młoda dziewczyna, ale ona zaczyna nabierać siły, że będzie się bronić. Bo ona gra na swoje nazwisko, ona gra na siebie, na Oliwię. Niekoniecznie Bieniuk, niekoniecznie Przybylska, ale ona gra na siebie. To, co ona może się sparzy, też nie wiadomo, bo nie wiemy, to na razie jest wstęp. Ale spełnia swoje marzenia. I tak powinno być. Każdemu tego życzę i to jest dla mnie wielki sukces jako babci, jako matki zmarłej córki. I cieszę się, że każdy z nich swoimi śladami podążył. Szymon na pewno pójdzie gdzieś w prawnicze, bo on teraz jest na kierunku prawniczym w Ogólniaku. A Jasiu podejrzewam, że pójdzie w piłkę, bo kocha piłkę, kopie na wszystkie sposoby, więc myślę, że jeden sportowiec jednak zostanie w rodzinie, tak. Dzięki temu też pani wnuczki poznają taki trochę świat przyziemny, bo mimo tego, że są czasy jakie są, wszystko idzie do przodu, kręci się wszystko wokół takich w sumie social mediów, tego wirtualnego świata, to jak oni są przy tym, trwają przy tych zbiórkach blisko tego hospicjum, to widzą też ten świat taki realny, co prawdziwe życie niesie ze sobą. Tak, tak. I to właśnie jest też, bo na przykład Miłosz pomaga w przedszkolu, to jest syn Agnieszki, pomaga w przedszkolu, to jest przedszkole francuskie, gdzie tam są dzieci, uczą się, ale automatycznie też robimy koncerty, więc to jest też bardzo ważne. Robimy też bale polsko-francuskie, czy tam w zależności jakiego mamy ambasadora, który by tu nam po prostu uczestniczył. Robimy dla pielęgniarek też takie, bym powiedziała, spotkania, żeby one mogły odpocząć chwilę. To robimy im na Dzień Kobiet najczęściej. Kawa, ciasta, kosmetyczkę, masaż, jakieś takie, żeby one też czuły się po prostu taki zrelaksowany, że my pamiętamy, że nie tylko o chorym, ale pamiętamy też o nich, bo jest to wysiłek. Taką osobę podnieść, zrobić jej masaż, czy ją przewinąć, czy jakkolwiek, to jest coś niesamowitego. Wspomagam bardzo, bardzo. Nie mówię o kwotach, nie mówię o kwotach, bo uważam, że to jest moja osobista sprawa. Nie każdy musi się chwalić, że dał tam ileś tysięcy, czy tak dalej. Ale moim takim największym podziękowaniem to mam tu niesamowitą ilość właśnie dyplomów, listów, takich, co mi sprawia wielką przyjemność, że oni mnie zauważają. Ja to robię bezinteresownie. I to chyba jest najpiękniejsze, że można pomóc.
wiemy, że mam jeszcze Agnieszkę, są wnuki, są tu, ale też jest dużo, oprócz hospicjów mamy dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne, dzieci z zespołem Downa, dzieci z porażeniem mózgowym, więc uważam, że każda instytucja w swoim jakimś takim rodzaju działa, ale hospicja są wyjątkowe, dlatego że dziś jest, a jutro go nie ma. To jest chyba najbardziej bolesne.